Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nasza telewizja sądecka i rozmowa dnia. Dzisiaj w studio ja i Państwo gościmy Piotra Droździka, artystę, fotografika. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. I autora kolejnego już albumu. Za chwilę przejdziemy do tego, którego, poświęconego tym razem Nowemu Sączowi, nie po raz pierwszy i mam nadzieję nie po raz ostatni. Tytuł albumu brzmi 33300, Nowy Sącz, dobry adres, ale ta nazwa nie tylko do adresu nawiązuje, prawda? Bo ona ma też inne znaczenie. To znaczy, ta nazwa jest tak absolutnie symboliczna i dla mnie, i myślę, że nie tylko dla mnie, ponieważ jest to mój 66. album indywidualny, w związku z tym to 33 jest dla mnie taką magiczną cyfrą. Zresztą zwróćcie Państwo uwagę, że ta cyfra jest bardzo magiczna. W wielu religiach, w wielu kulturach 33 jest absolutnie taką kultową liczbą. W związku z tym pomyślałem, że ten nasz adres, który mamy pewnie przypadkowo, jest czymś niezwykłym. Ten pomysł na tytuł, to powiem szczerze, nie jest mój pomysł. Kiedyś Jurek Leśniak napisał taki artykuł. I kiedy napisał artykuł 33300, dobry adres, to dobry adres, tak nazwał, pomyślałem, że to świetny temat jest na coś większego niż tylko artykuł. Zadzwoniłem wtedy do niego i mówię, Jurek, to jest genialne, naprawdę. Musimy coś zrobić. Dobra, Piotruś, to wymyśl coś. No, Jurka niestety od lat nie ma, natomiast rzeczywiście wzmagałem się z tym tytułem od długiego czasu. Na początku miało to wyglądać w ten sposób, że Monika Kowalczyk, moja przyjaciółka, wspaniała dziennikarka, miała napisać 33 eseje o naszym mieście. Monika chorowała, zmarła i na 2 tygodnie przed śmiercią wysłała mi jeden esej. Piękny esej, którym rozpoczynam ten album. Pomyślałem, że jeśli ona włożyła w to tyle energii, będąc już naprawdę w stanie bardzo ciężkim, no to ja nie mogę tego tematu tak zostawić. A był taki pomysł, żeby zostawić? Takie chwile zwątpienia, zawahania? Chwile zwątpienia. No, żyjemy w takich czasach, że cały czas wątpimy we wszystko. No ale pomyślałem, że rzeczywiście należy, przynajmniej ze względu na pamięć o niej, ten temat jakby rozwinąć. I rzeczywiście wpadłem na pomysł, że 33 to będzie 33 autorów. Ludzi opiniotwórczych, niezwykłych, którzy działają w naszym mieście, którzy zrobili wiele dla tego miasta. I co było symptomatyczne? To, że ci ludzie do końca nie wiedzieli, w jakim zestawie autorów wystąpią. Myślę, że to dzięki temu udało mi się ich zjednać, bo sami Państwo wiecie, że u nas jest tak ciężko czasami z komunikacją międzyludzką. I dzięki temu, że trzymałem to w tajemnicy do samego końca, to książka jest niezwykła, bo zawiera jakby 33 eseje, z których każdy jest inny, pisany tak absolutnie sercem i duszą o naszym mieście. I siłą tej książki, tego albumu jest właśnie to, że te teksty są tak różnorodne, tak dynamiczne, tak niezwykłe, że ja do dziś czytam te teksty z wielką radością. Tak patrzę tutaj, spoglądam na te nazwiska i wydaje mi się, że rzeczą niezwykle łatwą było dobrać te osoby, ale z drugiej strony myślę, że gdybym odwróciła tą sytuację, tak, i najpierw pomyślała o tym, kogo jakby zaszczycić taką propozycją, żeby napisał tekst do tego albumu, to byłoby ciężko, ale widzę, że tu udało się zgromadzić no naprawdę znane i wyjątkowe osoby z naszego miasta i takie osoby, które na pewno reprezentują różne spojrzenia. Mamy i artystów, mamy i prezydenta, dziennikarzy, tak, ludzi związanych z kulturą. I muszę Państwu powiedzieć jeszcze jedno, że tematy, które są w tym zawarte w tych esejach, to były absolutnie moje pomysły i ludzie często mierzyli się z tymi pomysłami no, w taki sposób. Najpierw było to takie zaskoczenie duże, no, bo na przykład taki pierwszy z brzegu temat, który dla mnie jest niezwykły, Teodor Talowski. Niezwykły architekt na skalę europejską, można powiedzieć światową,
I Nowy Sącz jest jedynym miastem, który posiada dwa piękne projekty dokończone przez Teodora Talowskiego, dwa kościoły, niezwykłe, absolutnie. Więc jesteśmy lepsi niż Kraków, Lwów, Warszawa, bo oni mają tylko po jednym obiekcie, a my mamy dwa. Temat kolejny, jakby temat ważny dla Sądeczan, ponieważ Sądeczanie dzielą się na takie dwie kategorie. Jedni, którzy uznają kult obrazu Przemienienia Pańskiego i tylko tam się modlą, i drudzy, którzy modlą się 100 metrów dalej pod obrazem cudownej Matki Boskiej Radosnej. I to jest symptomatyczne, że taki dziwny podział jest, że ci ludzie, którzy chodzą już do bazyliki i swoje prośby i podziękowania zanoszą do jednego obrazu, to nigdy nie idą do tego drugiego. No i takich tematów jest tutaj cała masa. W tym albumie jest mało historii. My się nie zajmujemy historią. Zajmujemy się, można powiedzieć, czasami współczesnymi. Zajmujemy się tym, czym ten Nowy Sącz jest obecnie, dla nas wszystkich. I myślę, że to jest takie pytanie otwarte i dla ciebie, dla mnie i dla wszystkich autorów. Czy ten Sącz jest dobrym miejscem do zamieszkania, czy złym? Mam nadzieję, że po lekturze tego albumu dojdziecie państwo do wniosku, że to jest najlepszy adres na świecie. Czyli tutaj mamy, raz chciałabym zapytać o to, czy te osoby, które poświęciły czas i napisały eseje do tego albumu, otrzymały zadanie od ciebie, dobrze to rozumiem? Słuchaj, ty to, to tak to wyglądało? Tak, dokładnie tak to wyglądało. Dzwoniłem do ludzi, zadawałem temat i najpierw była długa cisza w telefonie, że to w sumie dość trudny temat, bo największym problemem było chyba to, że każdy miał jedną stronę A4 do rozwinięcia tematu. Jak zadzwoniłem do Krocha, to do pana Antoniego Krocha, znakomitego eseisty, pisarza, etnografa, człowieka legendy już, no, można tak, śmiało powiedzieć. Tak. To na początku on się nie zgodził po prostu. Po 40 telefonie powiedział, jeśli zgodzę się, to dasz mi w końcu spokój? Powiedziałem, że tak, dam mu w końcu spokój. I tym sposobem udało mi się uzyskać niezwykły esej Antoniego Krocha. Kroch powiedział coś takiego niezwykłego, że ja dałem tak trudny temat, ponieważ łatwo jest napisać o czymś książkę. Łatwo jest rozwinąć jakiś temat na 10, 20, 50 stronach, prawda? Natomiast zamknąć się z tematem na jednej stronie A4 jest niezwykle trudno. Znaczy generalnie jest trudno, bo pewno jakiemuś tam pokoleniu, bo być może dzisiaj ci młodsi ludzie, te młodsze osoby, które mają za zadanie na testach zmieścić się w 100, w 200, w 300 słowach, może być może dla nich będzie to łatwiejsze, natomiast nie dla wszystkich jest to takie proste. Czyli to nie jest kolejna historia Nowego Sącza opowiadana przez kolejne inne osoby, tylko zbiór ciekawostek, do czego zachęcamy, aby państwa, aby widzowie zajrzeli, przeczytali. Z jednej strony tak, z jednej strony ciekawostek, ale z drugiej strony też jest to, są to teksty, które mówią o tym, co to znaczy być sądeczaninem, co to znaczy mieć dumę lachowską, co to znaczy mieszkać tu i teraz w tym mieście, nie uciekać z niego do Krakowa, do Warszawy, żeby zrobić szybką karierę, tylko jak zostać tu na miejscu i budować tą taką, ja wiem, że to wielkie słowa, tożsamość regionalną, ale no, dokładnie o to mi chodziło. Jest kilka tematów bardzo delikatnie potraktowanych, jak na przykład planty. Czym są planty w Nowym Sączu? Bo dla jednych ludzi są takim miejscem zielonym, gdzie można pójść na chwilę odpocząć, ale dla drugich ludzi, zwłaszcza tych, którzy kończyli pierwsze liceum, to było takie absolutnie miejsce kultowe, gdzie nie wiem, chodziło się na pierwsze randki, gdzie chodziło się na pierwsze papierosy, wagary i tak dalej. Ja największy problem w tym albumie miałem w momencie, kiedy dostałem już wszystkie teksty. Wydawało mi się, że to będzie najprzyjemniejszy moment, kiedy będę miał wszystkie teksty zebrane, a na samym końcu
dobiorę najnowszy materiał fotograficzny, poukładam go ładnie i będzie super. No i tutaj dopiero okazało się, że jest wielki problem, ponieważ wiele tych tekstów przenika się tematycznie. W związku z tym dopiero wtedy zaczął się duży problem związany z doborem zdjęć. Trwało to długo, bo prawie przez rok czasu tworzyliśmy ten projekt z dwoma graficzkami, bo jedna zaprojektowała okładkę, druga zaprojektowała wnętrze. No i tutaj też współpraca z dwoma kobietami, dwoma artystkami, wierzcie mi Państwo, nie jest rzeczą łatwą. Wiele kosztowała, rozumiem, tak? Tak. Jeszcze, że tak wejdę w słowo, bo mówiłeś o okładce. Ten album występuje w dwóch wersjach. Przynajmniej ja się spotkałam z dwoma wersjami. Tak jest. To jest wersja taka absolutnie autorska, to jest wersja dla... Jedna taka tradycyjna. Dla autorów, to jest wersja taka, można powiedzieć, unikatowa. Nowoczesna, bo nowoczesna. Wyszło tylko 100 egzemplarzy tej wersji. Natomiast druga jest rzeczywiście wersją z inną okładką, taką, która jest na półkach księgarskich. Zrobiliśmy zresztą taki drobny test, która się bardziej podoba ludziom i wybraliśmy tą, która wygrała. Najzwyczajniej w świecie miała więcej punktów i tamtą wybraliśmy. Tą tradycyjną, tak? Tą tradycyjną. To jest tak. Album jednak, więc o fotografiach już zaczęliśmy, przejdźmy dalej. Gdzie te zdjęcia były robione? Czy tylko w Nowym Sączu? Czy to są zdjęcia tylko obiektów nowosądeckich, czy wychodzimy też poza Nowy Sącz? No na pewno wychodzimy poza Nowy Sącz, bo jednym z artykułów jest artykuł o tym, jak Nowy Sącz jest genialnie i cudownie usytuowany w tych widłach dwóch rzek, Kamieńcy i Dunajca. Więc pokusiłem się o to, żeby prześledzić, jak ten Dunajec płynie aż od Starego Sącza do Rożnowa i żeby pokazać ludziom, w jak magicznej i bajecznej wręcz aurze żyjemy, bo tu bardzo duża część tych zdjęć to są zdjęcia lotnicze, to są zdjęcia i z drona, i z samolotu, ponieważ dron ma tylko pewien pułap, na który wylatuje, a ja chciałem pokazać jakby ten dużo wyższy pułap, czyli tak mniej więcej z wysokości 2000 metrów. Wierzcie mi Państwo, świat wygląda zupełnie inaczej. Ale czy, bo teraz przyszło mi tak do głowy, czy te zdjęcia z drona, a już z samolotu zupełnie, mogą być zdjęciami artystycznymi? No bo ty słyniesz z tego, że to są jednak zdjęcia artystyczne, no, o określonej wartości, tak? One muszą spełniać pewne wymagania. Czy to mogą być zdjęcia artystyczne? Uśmiechnąłem się, bo zawsze, kiedy mam jakieś zajęcia ze studentami, to uczę ich, że zdjęcia dzielą się tylko na dwie kategorie. Dobre i złe. Dobre i złe, że nie ma zdjęć zrobionych z samolotu, z drona, z lustrzanki, z telefonu. Tak naprawdę można zrobić świetne zdjęcia dzisiaj, dysponując w miarę niezłym aparatem telefonicznym i to może być absolutnie zdjęcie artystyczne. Także dzisiaj ten sprzęt ani nam nie pomaga, ani nam nie przeszkadza. Mamy wszyscy równe szanse, bo praktycznie i zdjęcia wykonywane z dronów to już jest technologia, która w znacznej mierze jest dostępna dla wszystkich poprzez to, że ceny tych urządzeń są już dostępne dla wszystkich. Znaczy tutaj się zgodzę, ale tylko połowicznie. Wszyscy mamy równe szanse, ale nie wszyscy mamy to coś. Nie wszyscy mamy takie oko, że umiemy dostrzec to, co wygląda, no nie wiem, czy mogę określić dobrze, ale no co ma to coś, tak? Żeby ten obiekt miał pewną duszę. Tak? Monika Kowalczyk w tym swoim wstępie napisała, że zna wielu fotografów. Natomiast ja jestem tym fotografem, który kiedy świeci słońce, to chodzi i ogląda. Natomiast kiedy zaczyna padać deszcz, robi się ciemno i są takie bardzo nieoczywiste warunki pogodowe, to ja wtedy wyruszam robić zdjęcia, że te moje zdjęcia łatwo rozpoznać, bo nie są to zdjęcia zrobione, nie są to zdjęcia takie pocztówkowe, oczywiste. Ja rzeczywiście szukam i takich miejsc raczej mało znanych i szukam tych
tej aury takiej, tego czegoś, co pozwoli nam dostrzec ten obiekt w inny sposób, w jakiś taki może bardziej wrażliwy. Zresztą, wiecie Państwo, to jest tak, że ja nieraz spotykam się z tym, że po lekturze takiego albumu ludzie spotykają mnie na ulicy i mówią, wiesz, na przykład przeczytałem w tym albumie o Hasiorze, o jego drodze krzyżowej w kaplicy szkolnej. Nie miałem zielonego pojęcia o tym. Rzeczywiście ta droga krzyżowa jest niezwykła, jest jedyna w swoim rodzaju. Ja po raz pierwszy, kiedy przyjechałem do Nowego Sącza, miałem 20 lat, byłem młodym chłopcem, bardzo zaaferowanym twórczością Władysława Hasiora. To właśnie przyjechałem do tego kościoła, żeby zobaczyć tą drogę krzyżową i rzeczywiście doznałem takiego olśnienia, że to jest chyba jedyna droga krzyżowa na świecie, która jest wykonana w ceramice, w takiej bardzo trudnej technice i mało tego, każda z tych stacji drogi krzyżowej jest umiejscowiona jakby w góralskim talerzu głębokim, takiej misce, w której górale jedzą posiłki całą rodziną, a przynajmniej kiedyś jedli. Jeszcze to, mało tego, usytuowanie tej drogi krzyżowej, usytuowanie to jedno, ale to, że ktoś kiedyś, jakiś ksiądz miał odwagę umieścić drogę krzyżową młodego studenta Akademii Sztuk Pięknych w bardzo poważnym kościele, wmontować ją, wbudować w polichromię pana Bukowskiego, która jest bardzo dynamiczna, to naprawdę jest coś niezwykłego. To jest chyba jeden z najpiękniejszych sądeckich obiektów, który jest bardzo mało doceniany, więc ja zawsze namawiam w takich albumach do tego, żeby czasami podnieść głowę, bo my często biegamy za czymś całe życie, patrząc się pod nogi, a czasami rzeczywiście trzeba podnieść tą głowę trochę wyżej. Czy tu są zdjęcia tylko z Sącza? Właśnie nie. Ten Sącz potraktowałem tak dużo szerzej, bo na przykład jest tu jeden z tematów dotyczących rzeźb pana Chromego w Zawadzie, w kościele w Zawadzie. To też absolutnie niezwykłe dzieło, o którym mało który sądeczanin wie, bo ono jest tak niezwykle wysoko umieszczone, że naprawdę trzeba wysoko zadrzeć tą głowę do góry, żeby zauważyć te rzeźby. To są potężne, monumentalne rzeźby, absolutnie niezwykłe. Zresztą my jako Nowy Sącz mamy duże szczęście do pana Chromego, bo i mozaiki w hotelu Orbis Beskid, tenże artysta zaprojektował, mozaiki są. Kiedyś rzeczywiście w pokojach były takie baranki przez niego wykonane i przy remoncie w latach 90. niestety ktoś je zlikwidował. Natomiast no, w wielu jeszcze obiektach sakralnych te rzeźby Chromego też mają swoje miejsce. Mamy 33 autorów esei i rzeczywiście 300 zdjęć? I rzeczywiście 300 zdjęć. Tak jest. Także jest to taki kot, może nie Leonarda da Vinci, ale taki prawie. Nasz kot sądecki. I to 30 czy 300 no było takim determinantem tego albumu, gdzie wszystko wokół tych liczb się odbywało. Album jest już do nabycia. Gdzie go możemy kupić? Album jest do nabycia. Możemy go kupić w każdej księgarni. Tych księgarni na szczęście w Nowym Sączu nie ma dużo. To znaczy na szczęście i nieszczęście. Ja gorąco polecam Państwu, gdybyś mnie zapytała, dlaczego warto kupić ten album. To zapytam, dlaczego warto kupić ten album? To ja powiem... Znaczy już chyba powiedzieliśmy, dlaczego warto, ale jeśli coś można dodać, to bardzo chętnie. Proszę Państwa, ten album był pisany przez tych autorów naprawdę duszą. Każdy z tych artykułów to jest niezwykła podróż po naszym mieście. Podróż i sentymentalna, podróż i bardzo wzruszająca.
czasami bardzo odkrywcza, gdzie możemy poznać wiele ciekawych miejsc, a poprzez te miejsca możemy poznać niezwykłych ludzi, którzy tworzyli to miasto, jak słynnego architekta Zenona Reniego, który był właściwie, można powiedzieć, twórcą współczesnego wyglądu naszego miasta, bo to on był architektem miejskim i on miał niezwykły dar i talent do tego, żeby wpasowywać w to nasze miasto niezwykłe kamienice, które możemy do dziś podziwiać. Dla nas to jest może takie, bo my na co dzień tu żyjemy łatwo, zachwycamy się Paryżem, Londynem, Warszawą, Krakowem, natomiast znacznie trudniej jest zachwycić się nam naszym własnym miastem, do czego Państwa gorąco namawiam, żeby przejść przez to miasto, ale tak nie w konkretnym celu, żeby przejść, podnieść głowę, popatrzeć na te piękne kamienice, odwiedzić kilka niezwykłych miejsc i odbyć tą podróż niezwykłą po tym mieście, bo to miasto jest tego warte. Też zachęcamy do tego, do nabycia albumu, do przeczytania tych esei, do wiedzy, którą pewnie ten album niesie, bo ja nawet niektórymi informacjami jestem zaskoczona. Także dziękuję serdecznie za przybliżenie informacji na temat tej pozycji. Państwu, widzom, internautom za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.